One po wejściu trzeciego miejsca będzie w stanie zabezpieczyć sobie pierwszą wygraną w starciu Best of Force'a od tego Gina. No ale stracą teraz Jirynkę, jest hook teraz trafiony, no i może być terapatak April, to będzie pierwsze zabójstwo. Lazory, oczywiście, a do kogoś winny. Defles może być terapatak, flash od Hordera, ale od razu flash od Deflesa. No i zobaczmy, od razu teleport pojawia się od Kubona i Kubon może zinicjować. Kubon wchodzi, R1 już użyty, a Korder powinien być terapatak, powinien być martwy. Kapitanie, Kubon trafił swoje E, no i wykończone zabójstwo przez Deflesa. Na Ziomali będzie, jeśli pierwsi na obiektywie pojawi się grind, to muszą bardzo uważać, bo Akordę z hookiem to jest duże zagrożenie. Zobaczmy, bo teraz Rymson agresywnie, już jest kręcony przez Ripple, ale on cały czas co niedostępną, które będzie wyłączone. Ale zobaczmy, pozora na plance, to już jest jedno zabójstwo, drugie również. Internecie, ale kompletnie nieskoordynowany ten atak, no i to będzie tragedia dla nich. Flash jeszcze w ścianę od Rypsona, to będą trzy trupy dla Zory, a być może i Quadra, jednakże nie, bo wystajpiony w tym momencie zostanie Kubon i to będzie ace, wręcz czysty ace dla drużyny Grind. No i ten mecz był spokojny do tego. Naprawdę będzie strasznie, strasznie ciężko, żeby obrócić. Caitlyn jeszcze nie ma teamfightowych obrażeń, a widzimy, że April nie ma po prostu jakiejkolwiek pozycji na mapie. Pogubili nam się internażem, ale w jednym teamfightie i ta mapa może być już super. Od swoich carry, od Deflesa, od Overpoła, którzy zostają, są pozostawieni, ale w międzyczasie Akordy, tutaj znajdzie chyba przeciwników, Rypson, może to obrócą jakoś, ale nie ma obrażeń do nich dostępnych. Kubon dołoży, oczywiście Owe podłoży swoją erkę. Teraz Kubon może wlecieć, Trzasku może być terapatak, ale to jest Gwen, ale ona jest Simeon, ona obróci, zobaczmy to obrażenie od razu od Zory. To będą dwa szybkie zabójstwa, Rypson również będzie musiał się pożegnać ze swoim życiem. Nie wierzę, że przeżyje w tej sytuacji. Loten, flash od Zory przez ścianę dla PM-u, w międzyczasie Deflens nawet nie znajdzie jednego zabójstwa, bo zostanie wyzoliowany w tym momencie Ribu. No i to jest tragedia, katastrofa i to by było na tyle. Jeśli chodzi o spotkanie numer 1 przez 20 minut, nie wiedzieliśmy, kto wygra, ale w następnych 6 minutach już wszystko się wyjaśniło. Grind 1, Internaziomale 0. Muszą wrócić gracze drużyny niebieskiej do deski kreślarskiej, muszą wymyślić coś nowego, bo niby ten early game zadziałał, niby nie byli do tyłu, ale to było za mało na drużynę Grind, no i oni obejmą prowadzenie w tej BO5. Ale muszą się odkuć, jest 1-0, to jest BO5. Jeśli nie wrócić, ale zobaczmy, Rypson od razu, pierwsza akcja na górnej stronie, Kubon, czekamy na jego stuna, czekamy na jego wejście, udaje się Rypson z flashem, Zora cały czas flasha, ma dostępnego, Kubon również agresywnie z flashem, Rypson trafia pierwsze ku drugie, o nie! Teraz się nie zdarza, Deflesz łapie każdą inną falę, ale w tym momencie to Over będzie miał terapaty. Ale zobaczmy, błerka trafiona od Overpoła, on musi obrócić tą sytuację, ale jest w pobliżu Akorder, ma Guardiana dostępnego, uratuje swojego midlanera. Wagę w farmie, ma przewagę w złocie, pojawia się na mapie tam, gdzie musi być Deflesz. Teraz ma flasha dostępnego, ale agresywny wiesz od Akordera, kapitalnie wciągnął go w swoją stronę, no i wszystko wychodzi teraz Grindowi. No po prostu fenomenalne zagranie, no i Akorder to jest postać, którą myśleliśmy, że tylko na Rakanie może się dobrze zaprezentować, ale tutaj proszę, zobaczmy, Kubon teraz agresywnie wchodzi. Zora cały czas chyba bez flasha dostępnego. Kubon wchodzi, zabije, ale to będzie 1-1, więc koniec końców. I Rypsona, który znowu będzie próbował ganku. Ale znowu został zauważony przez kapitalny wart od Zory. Zora czyta jak chce, teraz Rypsona. W międzyczasie pojawia się w okolicy, Trzasku niezauważony. Muszą to jednak spokojnie zagrać zawodnicy drużyny Grind, ale tutaj są wszyscy po prostu w okolicy. Owar potrafia swoją erkę, czy będzie próbować wchodzić. Kubon już w tarapatach, już znaleziony i już zabity w tym momencie. No czytają jak otwartą książkę graczy. No jest to ciekawe. Kubon tak z mieszanymi uczuciami, gdzie możesz troszeczkę wypilować, a możesz na przykład zrobić jakąś fajną akcję, jeśli tylko będziesz miał teleport na... O. Dobry pierwszy kuk od April, ale co z tego, skoro teleport od razu się pojawia i dosyć tankowata jest tutaj ta Renata, w międzyczasie Overpo, tutaj co jego szuka, Deflesz tarapatak, będzie musiał wyfreshować, ale wciąż będzie podbity, Trzasku go dogoni i Trzasku go po prostu zabije, to jest pierwsze zabójstwo, Kubo dopiero teraz teleportacja bardzo głęboko, Renata Erka trafiona w dwie osoby, Berserker poszedł w Rypsona i była w Aprila i to będzie już drugie zabójstwo, Rypson również tarapatak, pod tier 1 go próbuje uciec, nie będzie dalej chase'owany, w tym momencie... Znaleźć w tym momencie Overpoła, również Trzasku w okolicy i bardzo głęboki teleport teraz od Ribu, no i Overpo musi jakoś uciec z tej sytuacji, będzie miał dodatkowy moment. Spital do tego, dobry flash, jest RK zagrana w Ribu, ale Overpoł powinien być złanshotowany, tak to się dzieje, Trzasku, teraz ma resety, może obrócić i DPS również będzie martwy, do Trzasku teraz się odpala, może lecieć dalej, być może zaraz jakiś stun będzie trafiony w Rypsona, dokładnie tak będzie stun. Sety na swojej RC i będzie mógł się dalej agresywnie wchodzić, z dodatkowym momentem, w międzyczasie Ribu, znaleziony przez Kubona i Ribu musi się pilnować, Trzasku jest w okolicy, Rypson spróbuje jakoś ograć tę sytuację, Vex będzie próbował wejść, jest firm dwie osoby, ale Rypson już wyłapany, Trzasku będzie miał resety i od razu wyłączenie zarówno Jax, jak i Vex i to będzie czwarte chyba zabójstwo zaraz.
Cel szatka szatku, nie przejmuje się w ogóle turetem i w przeciwieństwie do Rybsona może wchodzić agresywnie, może znajdować zabójstwa, będzie shutdown dla Deflesa, ale co z tego, skoro to jest ace dla grindu i oni... Wbić nawet na rzekę, to jest dość znaczące. Rybson? I liczę, że kolejny teamfight nie będą dominowani. Dokładnie tak, już Rybson znaleziony, już to będą resety dla szatka, już od razu Berserker poszedł od strony oczywiście Renaty, Overpost próbuje chociaż zabić Rotena, ale tutaj najwyraźniej brakuje, Roten cały czas żyje, jest kill, jakoś przeżyli tej całej sytuacji, trupy będą na jego koncie, no i wydaje się, że internaziomal znowu coś znajdą, ale nic z tego. Indywidualna jednostka ze strony Grind jest po prostu dzisiaj lepsza. A tu widzimy kolejny wejście, Rybson zostaje zmasakrowany. Nadział się tam na jakiegoś dziwnego łokcia. O i właśnie tak lubię, jak wyglądają akcje. I Rybson po raz kolejny pokazuje mi takie właśnie wejście, gdzie szybciutko zostaje zmasakrowany, a w międzyczasie dopiero teraz zauważyłem, że Loten jest zbudowany pod AP. Dokładnie tak, więc po prostu właśnie ten one-shot poszedł z tego, że Loten użył swojego Q i pyk, nie ma Rybsona. Miał być insek, a wyszedł... Anihilacja. A wyszła anihilacja. To będzie 5 na 4, to będzie pierwszy inhibitor. Dolna Lejka również jest liczowana. Drugi inhibitor w tym momencie pod naporem. No i wydaje mi się, że nawet w tym momencie Grind może się pokusić o zwycięstwo, chociaż już widzieliśmy sytuację, gdzie w tej sytuacji mógł polecieć Froh. Słynne mecze G2 kontra Misfits, no ale tutaj mi się wydaje, że nic takiego nie może się zdarzyć. Szczególnie, że Lotte znajduje z R-com Deflesa i go znowu one-shotuje. Ten AP Varus naprawdę ogromne obrażenia zadaje. No i w tym momencie to już musi być koniec tego spotkania. Pierwsza wieża Nexusowa pada, druga za chwilę również pod naporem. Internaziomale mogą tylko na fontannę się w tym momencie kierować, bo są totalnie masakrowani. Teraz Insek poszedł od Rybsona, ale to będzie zdecydowanie za późno i zdecydowanie za mało z jego strony, by coś jeszcze tutaj ugrać. Grind masakruje w tym momencie Internaziomali. To będzie 2-0 i już tylko jedna mapa wystarczy tej drużynie na to. Tak, nie zdziwiłoby mnie. Mnie też nie. Deflas już chyba na kartę. Się będzie mógł sobie spokojnie puszować linię i już widzimy, że spuszował środkową alejkę i uda się na górną stronę mapy. Oj, Zora w tarapatach, Freeman Dive nam się tutaj zapowiada, ponieważ Overpo też już przybył na tą górną alejkę. Zora się bardzo długo trzyma. Ledwo co wychodzi z życiem. Jest to w środkowej alejce na Ribu, chcą spuszować tą środkową alejkę, być może na Heralda zaraz się przemieścić i zobaczmy, Rybson teraz szuka Pilara, jest znaleziony, Ribu podrzucony, dobry flash jednak z jednej strony i musi April się teraz pilnować tej sytuacji, może być zmaszatowany. Jest flash, ale jest również szatku w okolicy Erka. Próbował przewidzieć, nie udało mu się to stuka, ale jedno zabójstwo już poszło na konto Grind. I teraz znowu od corner kapitalnie obraca tą sytuację. Rybca może być w tarapatach, może być obity. Nie zerka od szatku. I fenomenalnie wyfleszował z tej sytuacji szatku, ależ ograł. Jakieś takie szybsze otwarcie mida. Ale zobaczył, bo teraz Defles może być w tarapatach. Szatku pojawia się na dolnej alejce i Defles niestety go spotka. Realm Warp również jest użyty. Defles mało punktu zrobił. Jeszcze to zabójstwo zostało dostępne. Nie padła, co prawda przejęli ziemię, ale tego Heralda cały czas mają go dostępnego i zanosi nam się na to, że Zora znowu będzie akurat gankowany na górnej alejce, ale w międzyczasie Szaski złapał Overpoła i Overpoł nam tutaj upada, ale Grind też już są tutaj w ogromnej ofensywie. Będą chcieli wypnąć Internaziomali z tego topa i nie dopuścić do kolejnego dive'u na Zora i gonią. April musi fleszować. Rybson cały czas ucieka przed trzema zawodnikami Grindu, a oni nie odpuszczają, tylko gonią go dalej. Chcą jak najbardziej spalić mu ten czas na wykorzystanie Heralda i im się to uda, ponieważ Rybson nie przeżyje tego nawet po fleszu. Był wszystko dostęp użyć Heralda. Chcieli dać złoto do oczywiście Kubona w międzyczasie. Overpoł. No po prostu będzie martw. No Szask czyta i robi wszystko perfekcyjnie znowu w tym spotkaniu. Naprawdę fenomenalny występ. Posiada swojego Gale Force'a, więc był nieco bezpieczniejszy w tej sytuacji. Nieco łatwiej by było mu uniknąć, ale widzimy, jak pewnie się czuje teraz Grind Rybson. No zgarnie tego Red Buffa. Zobaczmy, April, że teraz na Aprila i złapany Loten tutaj jeszcze próbuje się... Ale Renata! On to przeżywa! On to przeżywa! Natomiast nie przeżywa tego Kubon oraz Rybson. Internaziomale znowu znaleźli okienko. Próbowali coś zrobić. W wykonaniu, ale potem przychodzi Szasku, znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i kontruje wszystkie zagrania od Internaziomali. No właśnie z tym Heraldem jest taki problem, że oni nie mają jak go użyć z racji tego, że na każdej alejce właśnie jest presja. Presję mógł teraz też odczuć Szaski, ale używa swojego ultimate'a, żeby wyratować się z tej śliskiej i niewygodnej sytuacji. Internaziomale szukali fraga, to też jest oczywiście taktyka, żeby tam takie pojedyncze wyłapanki też oczywiście przybliżyłyby ich do powrotu tej gry, ale Aprilia raczej nie przybliży to już do życia z racji tego, że Akorder już pozbawił go życia. Kolejny Internaziomal złapany.
9-1. Baron stoi. Nie mają dość ważnego gracza, jakim jest Zapli, z racji tego, jakie... Nie mają engage'u w ogóle. Jakimi spellami właśnie mógłby tutaj wejść te efekty kontroli tu. W tej sytuacji, więc bardzo łatwy na Shora drużynę grind. Znaleźć jeden pick, znaleźć teraz na Shora. Za chwilę być może znajdą smoka. W międzyczasie tier 1 na środku Alice padła. Mały sukces dla Inter na Ziomali, ale zobaczmy, bo Szasku może szukać tego, tutaj czegoś więcej. O, ładna bomba tam akurat defensa siada i Lotus szedł do przodu, ale Exhausta. Został od razu Exhaustem po tym, jak wylądował. Ale grind się nie chce wycofywać i Apli znowu upadnie nam to jako pierwszy. Overbo musi uciekać, ale Ribu już teleportował mu na plecy. Overbo próbuje ratować się fleszem, ale to raczej nic nie da. Kubot wyleciał, buffa Inter na Ziomale. Zaraz też wylecą z tej piątki. Deflez ledwo co też się trzyma na nogach. Grind nie chce odpuszczać Ribu z fleszem do przodu. Deflez już nie żyje, żyje sam Ribson. Deflez to prawda kasuje TRK, ale czy okej, okay, Trzasku udaje się jeszcze ubić. Ale to jest takie najmniejsze pocieszenie, jedyne pocieszenie, jakiego możesz szukać. Został zbenchowany i Kubon wszedł na jego miejsce. No i na ich miejsce akurat wchodzą te, na ich miejsce, na ich bazę wchodzą zawodnicy grindu, którzy idą górną alejką i Interna Ziomale będą szukali walki. Zora, niby wyzałdowany April oraz Kubon palą wszystko, żeby Zorę tylko wyciągnąć. To są też te pojedyncze zabójstwa, o których ja mówiłem. Tylko, że jest taki jeden pojedynczy zawodnik po stronie grind na dolnej alejce, który będzie im szedł właśnie po inhibitor. Tak jest, ale musi grind się tutaj pilnować, żeby cały czas April nie znalazł kolejnej inicjacji. Wciąż jak na razie to jest Worf z tego wszystkiego za grindu, bo oni teraz biorą inhibitor na dolnej alejce. One-shotuje po prostu tutaj przeciwnego supporta. April już jest martwy. To Apek Kaisa zadaje ogromne obrażenia. Zobaczmy, bo teraz rekord jest użyty. Dobre kombo, Requiem oraz Kurtyna, lecz to wystarczy na zasadniku grindu, wyratowany Szask jeszcze przed chwilą i w międzyczasie Loten wysnajpił na tutaj Kubona, a Korden musi chronić swojego ADK-ry, a ADK-ry musi się wycofać. Ale Ribu kończy! No właśnie, zobacz, gdzie jest Ribu, Ribu bierze już pierwszą bierze od Nexusa i Inhibitora, już nie ma dwóch grind, zrobił tam kawał dobrej roboty, że przetrzymali tam internażymali i dali mu wolną rękę. Loten się tutaj jeszcze trzyma i próbuje wykakować i one-shotuje Overpoła, a w międzyczasie Ribu oraz Zora skończą interna Ziomali, skończą tę grę wynikiem